tylko 18+, seks, przemoc, strach. To, co widzisz, jest prototypową wersją gry, zawierającą jedynie kilka poziomów. Większość funkcji nie jest jeszcze zaimplementowana w tej wersji, jak personalizacja, główny hub, różne bronie, moce i zbroje. Produkt końcowy będzie się różnić. Proszę Państwa, z tej strony ćwirćwiru. Przed Wami Sukubus Prolog, gra polskiego studia Mad Mind, chyba? Przed chwilą było logo i już je zapomniałem, serio. Zrobili kontrowersyjną grę Agony jakiś czas temu, w sensie, że chyba trochę tam było golizny i jakieś piekło i w ogóle no a tutaj chyba jest tylko golizna i trochę piekła. No nie wiem, zobaczymy. Zbajerowało mnie to, że jest to gra polskiego studia, okej? I no, chcę zobaczyć, o co w tym chodzi. O, tryb cenzury. Możesz zmienić ustawienie trybu cenzury w opcjach ogólnych w dowolnym czasie. Nieaktywny czy aktywny? Ej, to mi ułatwi wiele cenzurowania filmiku. Fabularny. Też spoko, ale ja chcę fabularny przede wszystkim. Dobra, grajmy. Uroczo. Czyli to już jest piekło, tak? A to demony dręczące skazanych. A to my. Prawda? Ale mamy tyłek. Okej, wspinaj się. Przecież idę. Wspinaczka. Aby pokonać etap wspinaczki, musisz przeskoczyć na nawis skalny. Porusz myszką i znajdź miejsce przeskoku. Żeby przeskoczyć, nakieruj kamerę na znacznik i wciśnij klik. Gdzie my chcemy iść? A, tutaj chcemy iść. Klik! Klik! Fu, tu są męczone dusze, tu są. Spoko. Nice. O, nice. Znacznik wskazuje twój aktualny cel. Wciśnij F, żeby wywołać marker. Where? Tutaj. Grafika całkiem spoko się wydaje. Kriew. I siew. Siew, kriew. Kości. A to... O, cycki widać. Shake it, baby! Shake it! Shake it! Prawie wypadły. Okej. Okay. Atak. Obiekty zbudowane z kości oraz zwłoki można niszczyć. Kadziaba! Kadziaba! Jestem demonem, który lubi seksy. Bo sukuby to takie demony, które kusiły oczywiście do złego mężczyzn ku im zgubie. Ich zgubie. Mogę coś zrobić tobie? Nie. Potrzebuję broń. Tu jest broń. Interakcje. Niektóre elementy potrzebują specjalnej ikony interakcji. Aby podnieść ostrza, wciśnij E, będąc zasięgu interakcji. Uuu, ale ładne. Chyba... Jest nie Jasiu. Już umarł? Hej, żyjesz? Myślisz, że jak masz pindola na wierzchu, to wszystko jest dobrze? Nie! Wszystko jest źle! Źle, 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 źle! Dobra. Dam. O, deptam go! Dziab, dziab, dziab. Kopytkiem, dziab, dziab, dziab. Nic to nie robi kompletnie. Okej. Tutaj. Fajne drzwi. Strasznie tu ciemno, gra. Wszędzie tylko jakieś zwłoki leżą. Boże, zero klimatu. Pindole same na wierzchu. Co, ja tu jestem jedyną kobietą? Czuję się troszkę... tę... osaczoną. Uuu, to był fajny sprint. Co ja tam robię? Jab! Uuu, error. No dobra, wróciliśmy. Ciekawe, czy gra się wysypie znowu. Pełno siziorów.
Same siciary nawet. Uuu, co za czaszka? Alternatywny atak. Każda broń posiada alternatywny atak. Przytrzymaj. A lewy przycisk myszy, a następnie pójść, aby rzucić ostrze. Dobra. I dziab, dziab, dziab. Explosion. 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 Co tak się nie ruszacie, chłopaki? Co tak? Co ty drętwi? Oj. Ojej. No, widzisz, jak ci się fuksło, chłopako? Tak. A to jakiś zły tupek. You wanna fight? Egzekucje. Zraniony lub ogłuszony przeciwnik posiada czerwoną poświatę. Kiedy się zbliżysz, wciśnij shift, a wykonać egzekucję. Egzekucje zawsze przywracają ci część zdrowia oraz fuj, spoko. Ja, 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 ja. You're not worth my time. Naciśnij prawy przycisk myszy, aby użyć mocy. Korzystanie z nich zużywa twoje ładunki mocy. Odnawiają się one z czasem albo poprzez zadawanie obrażeń. Możesz wzmocnić atak, przytrzymując przycisk lewy. Bitches, blam! Piu, piu, bitches, piu, piu. O, biegniecie tu, sorry. Czy to jest jakaś nowa forma Dooma, o co chodzi z tym? To aż śmieszne jest trochę. Ale te egzekucje są takie spoko, nie ukrywam. Nic, coś. Dobra. Czemu taki brzydki jesteś? Czy coś tu idzie jeszcze do mnie? Nie wiadomo. Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy w piekle, co może pójść źle? I oczywiście wy. No tak. A ty co? Co ty robisz tu? Ja. O, nie żyjesz? Jesteś w piekle i umarłeś? Przegrałeś! Kopi. Ale beka. Ciekawe, czy to ma jakąś fabułę. Co to za posonyszkie? Czy wy żyjecie? Czy ty żyjesz? Czy ktoś tu żyje? Fu. Dobrze, dobra. Ojej, a wy płoniecie. Przynajmniej jest wam ciepło. Coś tu jest. Spinaczka. O, ja się nawet nie rozejrzałem. Już sobie gdzieś poszedłem. Ale bieda. Menu wyboru broni. Aby przejść bezpiecznie przez macki, podpal jej, wciśnij, przytrzymaj Q, następnie wybierz pchnięcie mocą i spal macki. Fuckem. Czyli to? Nie. O, no to... A, mam jeszcze krwiopijcę jakiegoś. Kula ognia. I krwiopijca. Tak, bitches. Lam! Bitches. Nie żyjecie! Ha, ha, ha! Luzery. Dobra, to było proste. Coś podziwiasz tutaj, ziomek? Ja, to pierwsza kobieta! Nice. Umrzej. Umrzej! Nie umrzej. Gopia. Co tak wisisz? Ło! Sorry. Nie miałem innego, że oni się tak delikatnie są i tak się rozpadają. Dom. Już po wszystkiemu? No nawet nie zdążyłem egzekucji mu zrobić! Co to za szybkie umieranie, luzery? Boście. Wow, nawet niebo w piekle jest. Kto by pomyślał? Dobra, chodźmy dalej. Co ty jesteś? Czy ty jesteś świeczką? Świetnie się spisujesz, ziomek. Świetnie. Alright, let's go dalej. A wy co, odpoczywacie? To tak można tutaj? Umrzyj. Coś tu idzie? Tam coś się dzieje. Tam się dzieje abstrakcja jakaś. Co tam się dzieje? Ty jesteś jakiś niefajny, co? Nie podobasz mi się. Żegnam. Też mi się nie podobasz. To dużo was tam? O, tam też coś robią. Obrzydliwe. Kopnięcie. Możesz odrzucać przeciwników za pomocą kopnięcia. Odrzucanych przeciwników możesz wyeliminować za pomocą kolców, macek lub lawy. Okej. Okay. A, i tak nie otworzył przejście. Nice. Tam sobie ktoś tańczy, tam sobie coś robi. Wy co robicie tutaj? O. Takie rzeczy. A ja on na to wszystko patrzy.
Ciszy obrzydliwy. O nie, a ty co tam robisz, zboczeńco? O. No cóż, miej się na górę, ale skoro już idę tutaj. O, widać naszą twarz w końcu troszkę. Czyli chyba dobrze idę, tak? Znaczy gra by mi powiedziała. Co się tak bujesz tutaj? Lam. Nie żyjesz! Umarł w pekle. Let's go. Lebe, let's go. O, tu coś się stało komuś. TTC tatas. Co to? Co to jest? Co? Czy ja mogę coś z tym zrobić? Nie. O nie, zablokowałem się. O, już jest okej. Tam mam iść, no i spoko. Ale najpierw się rozejrzę tutaj. Raid? No, raid. Czy coś ciekawego dzieje się, to żyjcie. Żegnam. O, tu zostały tylko korpusy. Nie ma nic takiego tam ciekawego. Wy, oni tu tylko leżą! Co to za kara, jak oni mogą tu się walać po glebie? No to akurat tylko. Nuda! To nie jest piekło, o które walczyłem. Rogi. Ale wielkie demon, to by był fajny boss. Doskok. Możesz użyć doskoku wciskając wsad i spację. Wykonaj atak po doskoku lub kopnięcie, aby rzucić przeciwników na większy dystans. No. To ja chcę cię wbić na kolce. Jak slow-mo w ogóle spadają. Bam. Masz, jed. Ciebie egzekucja. Nie. Wpadł na te kolce? Nie wpadł, ale bieda. No ja nie mogę i mu nic zrobić. Ja ich zabijam. Ja chcę egzekucji. A, dwóch wojowników może nabić na kolce, okej. Okay. Come on, feel the noise. Nie, to doskok miał być. No, sorry, panowie. Czy on wleci na kolce? Jeden chyba wleciał. Jezu, to zaczyna być trudne. Nie. Lalalala. No szkurde. Chwila, chłopaki, bo ja się dopiero uczę w to grać, naprawdę. No biją mnie. Ale nie zabierają mi życia chyba nawet. Dobra, chodźcie tu. No serio? I w tyłek, i polecieli. Dam jeszcze jednego wojownika na kolce. Dobra, to spróbujemy na te. Widzę, że nam Ksenem i ostro jedzie. Jest! Będą kolce? Są! Pięknie. Au revoir. Co ty jesteś? Czy ty jesteś jakimś rebeliantem? O nie, coś zielonego wypadło ci z sisiora. A ty co? Ech. Co się dzieje? Apteczki. Torturując bezbronnych grzeszników otrzymasz punkty zdrowia. Zadaj im dodatkowy ból wciskając lewy przycisk myszy, żeby uzyskać więcej zdrowia. O, to ma w ogóle... Co? Głupia, czemu poszłaś do piekła z dzieckiem? Dobra, tam mamy iść, tak? Ech. Ta gra jest fu! Ta gra jest obrzydliwa. To by pomyślał, że taka tematyka będzie kiepska. Ciekawe, czy ja to w ogóle mogę wrzucić na internet. Okej. O, tu coś się dzieje. O, magię muszę użyć, tak? Blam. Wow! Tu ten z głową powinien biec, nie? Dziwne, czy nie? Gdzie oni są? Tu jest ich dużo, ojej. Jak ja ich kopniakiem posyłam w kosmos? To jak ja mam im zrobić execution? Dobra, robimy jadkę. Co, to wszystko? Nie, w ogóle idź w kosmos też. Nie, jednak ci ciachłem. Czy to wszystko już? Puścicie mnie? Puk. A, to muszę się wspinać, okej.
Fajnie, to tak naprawdę o co tu chodzi? Nie wiadomo. Aha, no przecież to jest początek gry, to ja jeszcze nie będę wiedział o co tu chodzi. Boże, to wchodzenie po tych jest takie dziwne, niepotrzebne kompletnie. Ani to zręcznościowe, ani nic, nie wiem. Dziwne. Po prostu dziwne. Ojej! Co ty jesteś takie małe, słodkie? A cia! Ojej! Zepsułem. Chcę jeszcze jedno. Tu jest, gdzieś. Co robisz? A cia! O nie, tam są apteczki chyba. Co tu jesteś? Co ty jesteś? Ty, o! Mogę cię zabrać? F. Chciałbym go zabrać, tego zepsuć nie mogę. O, zepsułem. Aż się zrobił hałas normalnie. Hałas! Ech. No, oni są ewidentnie torturowani. Jest łysa nawet. Największa tortura ever. Inna czworaczka. Okej. Nic tu nie ma. No da w tym piekle trochę. Co ty jesteś? Sekret zdobyty. Oddaj mi wszystkie swoje sekrety, parszywa mrówko. Okej, idziemy dalej. Wow, co to za wielka ręka. Nice. No ogólnie to fajnie. Dostań się na arenę. Ojej! To jest ten! Jak się na to mówi? To jest... Łapacz snów! W piekle. Piękne. O, tam się bzykają posągi, wszędzie coś się dzieje ciekawego. Noise. O, tam jakaś awantura duża. Upsy Daisy. Coś ciekawego mam tu też? Czy to ja? To ja! O, to jest moja ziemia. To jest mój ołtarz. Lovely. No, nie dofrunęło za bardzo tam nawet. No nic, trudno. Co? Furia. Zadając, otrzymując obrażenia, napełniasz pasek furii. Wciśnij R, aby uwolnić furię. Nice. Czy coś jeszcze chce się tu ze mną bić? Tu coś jest. Nic nie widać kompletnie, ale to nic. O jak, give me more. Give me more, give me more. O jak, give me more. O ja, give me more. Uuu, to jakiś przeciwnik taki dodatkowy, dziwny, tak? Cicho. Jeszcze ktoś? Nic. Brzydkie. Nie żyjesz. No nie żyjesz. Ci jak tańczą. Ten dostał normalnie ataku padaczkę. Jeżu. Wszyscy tu wiszą. Czy mogę go... Mogę być łaskawy i go odciąć? No nie, ewentualnie mogę mu uciąć łeb. No trudno. Okej, czy chyba to wszystko tutaj? O, nie ma co tu więcej kombinować. Bye bye. Na razie, trzymajcie się. Wzgórze rozkoszy. Zabito wojowników 58, ono skelisów 2. Misja zaliczona. Misja zaliczona, fuuu. Dalej. Jaskinia Vidi. To nie jest cenzurowane wcale. Jaskinia Vidi to bezpieczna baza wypadowa do piekła. W razie porażki odrodzisz się tutaj. Możesz w niej dostosować uzbrojenie w sklepie z bronią oraz pancerz w zbrojowni. Aby zwiedzić inny region piekła, użyj mapy. Nothing beats coming home, does it? What a glorious feeling of safety and peace. Your own domain. Every creature has that written into its own DNA. Moja anioki, czy diabełki? Czy mogę w to wejść? Nie. Tu coś jest. I can feel your fantasies crawl on my legs.
Fuj, bo ostro! Ostro, nie wiem jak masz na imię demonie, ale ostra jesteś naprawdę. To też się ma torturować? Nie. Okej. Czemu wy się świecicie na fioletowo, Majch? Dobra. Sprawdźmy, co tu jeszcze jest ciekawego. Tu coś jest. To jest zbrojownia. W zbrojowni możesz tworzyć zbroje z pokonanych przeciwników. Każda zbroja posiada inne parametry oraz moce. Załóż zbroję, która bla bla. Zobaczymy, czy możemy coś ubrać. No to jest fajne, ale mogę go kupić, to tak? No, kupuję. Lśniąca zbroja. A, mogę jeszcze obejrzeć, no tak. Powrót do chyba. Nie będę patrzył na statystyki, bo co mi to da. To jest tylko prolog. To niewiele umi. A to? Co to jest? No teraz wyglądam jak demon bardziej. Z gołym dupkiem, znaczy z gołym zadkiem. E, aby pominąć. No dobra, co ona to będzie robić? To ten sekret, co odkryłem. Ona się nim myje? W krwi? Myje się mrówkami? Dziwnymi? Okej. Czyli to taka pokazówka dla ciekawskich bardzo. Aha. Dobrze. Nie, żeby deweloperzy czasami mieli jakieś skiski, nie? If God is all-knowing, then why would he be watching? Because he's fascinated by mortals, like a volcano burst. Inevitable, but fascinating. But his vision here into hell is murky. Here there are secrets. Hell is the only place where God cannot see. And thus it gives our souls the only privacy they will ever feel. Co to jest, jej telewizor? In hell, you can truly be alone. Urocze ciągle powtarzające się ujęcie. No nie wiem. Jakoś mnie to nie porwało, nie ukrywam. Znaczy, ciekawe teksty. Ja lubię takie rozkminki. Ale poza tym, czy to jest wiszące dziecko? No, już nie wisi. Ktoś się postara na naszym pociągu. Co to? Sklep z bronią. W sklepie z bronią możesz zmienić swoją broń. Każda broń posiada inne statystyki, które wpływają na rozgrywkę. Twórz bronię, wydając duszę pokonanych, bla bla. This place needs some filling up. Just like me. Nie mogę nic kupić, bo wszystko, żem wydał już. To wygląda ładnie. Ostrza agonii. Zmień slot? Nie, dobrze, jest okej. Okay. Dobra. No to jak to nic nie kupujemy, to spoko. Widzę, że tu mamy jeszcze różne miejsca. No dobra, po kolei od lewej. To jest nasze wyrko. Aha, i to ona sobie tu odpoczywa. I można sobie na nią popatrzeć. Okej. Okay. Znaczy, jako taka, jest takie menu, taka nora. Not bad. A to co to jest? Broń, kreatura. Aha, to jest bestiariusz. Cool. Czy mogę obejrzeć zbroję? Aha, no to spódniczka Wydi. Śmiertelna skóra, lśniąca zbroja, bronie. No to mamy tutaj różne i zupdate'owane. I bestiariusz. Sukuba nie ma. Szaleniec i w ogóle. Można sobie obejrzeć ich. No fajnie. Spoko. Jeszcze to. Mapa piekła. Mapa służy do poruszania się po świecie, wejść w nią w interakcję, aby podróżować po piekle. Okej, a to co? Zmiana wyglądu niedostępna w prologu. Aha, no i spoko. Co? Co teraz mamy tutaj? Byliśmy tu. Więc zostało jeszcze to, bo to są dwa poziomy w tej grze w ogóle, tak? No, sprawdźmy to. O, wow, to jest lewa.
chyba będzie mi się bardziej podobać. Dziab, dziab, dziab. Ej, przynajmniej tymi brońmi mogę. Ej, gdzie uciekasz? Ogólnie siekanina taka bardzo podobna do Vermintide'a albo Duma. Ale ogólnie, ja wiem, czy to porywające jest. No takie ciach-ciachanie z bliska. I siusioryna wyszło. Jej. I płody. To chyba szybko się nudzi, co? W ogóle są jakieś diabełki czy dzicie? Nie wiadomo. Blam! Hello. Czy to ci, co przegrali? No. Czy mogę ich zrzucić? Haha! Dostali. Bardziej wytrzymałe panienki jakieś tutaj są. Czy to są też takie sukubice jakby? Chyba tak. Jakiś latający tupek. Dobra. Ty kurde cwaniaczku mały. Haha, trafiłem go. O, to bracia Siamscy, ale śliczni. Podobni do siebie. Wow, sorry. Co, i to po prostu mogę się przez nich przerznąć, bo... To troszkę się ścina. Chroń na kolce, chroń na kolce te. Dziab, dziab, dziab. Nie. Ach, w końcu. Ale za dużo nie ma tych wykończeniówek tak naprawdę. Na razie chyba dwa, nie? Ty co w ogóle ty chciałeś zrobić tu, ziomek? Ach. No daleko nie poleciał. Chyba boss. O, ten sukup. No. Cóż. Trzeba było przyjść do mnie, żebym cię zabił. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Te latające dupki. Czart. Czart jest masywnym przeciwnikiem. Nie działają na niego kopnięcia oraz egzekucje. Stara się go trzymać na dystans lub wyczekuje jego skoku po lądowaniu. Podatny. Jest podatny na ataki, okej. Okay. Wow, on jest przy mnie! Ja. Ale udat as w ogóle. No nie, te małe latające dupki. Ale masz winkla, stary. Oj. Czy ja mogę w ogóle oberwać tutaj? Uderz mi, ziomek, bo nie wierzę, że tracę życie. Okej, tracę. Wow, potężne ilości do tego. Co się dzieje? No nie, to te wybuchające tupki tu przyszły nawet. Zasłaniacie mi ekran! O Jezu. Orewła. No właśnie, musi robić coś, tak? Ściana ognia i torpeda. To chcę zobaczyć, co to jest. Blam. Czyli to taka fala po prostu, tak? Okej, okay. Jeszcze ściana ognia. Ale beka. Ktoś tu naprawdę nie ma czasem piły mechanicznej, bo tak się mi daje się, że ktoś ma.
Ej, ja bez kilku życia nawet traciłem. Czy jest tu jeszcze jakiś czort? Czy coś? Nara. Nara. Wszystko? Żegnaj. Wejdź do portalu. Where is portal? Tu jest portal. Bye bye. Wygrałem chyba. Tak, wygrałem. Misja zaliczona. Zabijaj kolcami 10. Nie udało mi się. No okej. Okay. Co siedzi? Na łbie innego demona. Okej. Okay. Można i tak. No, dużo krwi, dużo golizny i piekło. No, chyba ciekawe podejście, tylko żeby grać w to fabularną historię tego, to po co? Nie wiem. Jeśli macie pomysł i będziecie chcieli, żebym zagrał w wersję, jak wyjdzie już pełną, no to dajcie znać. A jak na razie to takie... No, 2 na 10 w skali ćwira. Nie przekonało mnie niczym, nie zachęciło, nie ma nawet szczępka historii. Ja wiem, że to jest projekt... to jest to dopiero początek. Że gra jest mocno wyperkowana i że końcowa wersja będzie się dużo różnić od tego, co tutaj zaprezentowali. Ale jak na takie demo, no to... No nie zbajerowali mnie. Naprawdę. Mimo, że to tylko tryb fabularny, nawet nienormalny, ani łatwy. No to po co dawać tryb fabularny, skoro nie ma w nim żadnej fabuły? Po co? No, ale w każdym razie to był prolog do Sukubusa, kolejnego tytułu z polskiej stajni, Madmind. No i co? No i tyle. Jak się podobało, to lajkujcie, udostępniajcie, powiedzcie, subskrybujcie i buziaczki, popatki. To on zesłał plamę, która oczyści świat i sprawi, że ogarną go wieczne ciemności. Ale fajne góle! Masakra!